Jak się buduje zaprzeczenie w języku angielskim? Krzysztof Sarnecki, Quest for English. Po polsku powiemy: ja nigdy nie mówię nic do nikogo. Ile razy użyłem słowa, które wskazuje na zaprzeczenie? Ja nigdy nie mówię nic do nikogo. 4 razy zaprzeczyłem. Ekstremalna sytuacja. Ale powiem: ja nie znam nikogo. Ja nie znam nikogo. W języku angielskim sytuacja jest zupełnie inna. I uwaga, wcale nie jest trudniejsza niż w języku polskim. Ba, jest prostsza. W języku angielskim jest jedno założenie. Zawsze jest tylko i wyłącznie jedno zaprzeczenie. Czyli jeżeli ja chcę powiedzieć: nikogo nie ma w domu. Proszę zwrócić uwagę, nikogo nie ma. Po angielsku powiem: nikogo jest w domu. Brzmi to śmiesznie po polsku, ale gdybym ja powiedział, jak Kali w pustyni i w puszczy: nikogo jest w domu, czy byście mnie zrozumieli? Oczywiście, że tak. I teraz w języku angielskim brzmi to następująco. Nikt jest w domu, czyli nobody is home. Mógłbym to samo powiedzieć w języku angielskim w inny sposób. Nie ma nikogo w domu. There is not. There is not. I teraz musiałbym dodać nie nikogo, tylko ktoś. There isn't any body at home. There isn't anybody. A anybody to jest ktokolwiek, a nie nikt. Ale to zdanie jest rozbudowane i nie będziemy go budować w języku angielskim zbyt często. Klarownie jest: nobody is home. I tak samo powiemy w języku angielskim: nic nie wiem o tym. Mogę powiedzieć: I know, wiem nic na ten temat. I know nothing about it. Proszę zwrócić uwagę. Wiem nic. I know nothing about it. Kolejny przykład. Nikogo tu nie znam. I know nobody here. I know, znam, nikt, nikogo w tłumaczeniu na polski. I know nobody here. To jest niezwykle proste, to co teraz słyszycie. Ale to takie jest. Kolejne zdanie. Nikt ci nie pomoże. Nobody will help you. I will help you. Ja ci pomogę. Czas przyszły. I help, I will help. I will help you. A teraz nikt ci nie pomoże? Nikt ci pomoże. Bo jest jedno zaprzeczenie. Nobody will help you. Kolejne zdanie. Nic nie znalazłem. Ja znalazłem nic. I found nothing. Nie jest to proste? I tak to działa. Powtórzmy te zdania. Nobody is home. I know nothing about it. I know nobody. Nobody will help you. I found nothing. Czasownik find, found, found. 3 formy. Druga forma: nie znalazłem niczego. Nic nie znalazłem. Czy mogę inaczej wyrazić zaprzeczenie? Na przykład ja mogę powiedzieć: I have nothing. Niczego nie mam. I have nothing. Ale mogę też powiedzieć, uczynić zaprzeczenie do słowa have. I don't have, ale wtedy już nie mogę powiedzieć nothing. Dlatego, że nothing to jest zaprzeczenie, czyli muszę powiedzieć I don't have i tu jest cokolwiek. I to brzmi I don't have anything. Nie mogę powiedzieć I don't have
nothing, I don't have anything. Też jest jedno zaprzeczenie, czyli mamy dwa konstrukty. Ten konstrukt I have nothing, ja mam nic, jest dla nas troszkę bardziej taki sztuczny, z tego względu, że no, to jest twierdzenie i słowo nic. Ale ono jest proste. I jeżeli przełamiemy tę barierę i zaczniemy używać słowa nic, nigdy. Na przykład jak powiemy, ja nigdy tam nie idę. I never go there. I never go there. Kiedy słuchacie mnie, to jest niezwykle proste. Ale to jest takie proste. Nic nie jest ważne. Słowo important to jest ważne. Nic to jest nothing. No to nic jest ważne. Nothing is important. Co znaczy nic nie jest ważne, bo po polsku mamy dwa zaprzeczenia. I teraz, co z tym możemy zrobić? Zacząć używać. Znajdźcie sobie parę takich przykładów, przypadków. Na przykład możemy też powiedzieć, nikogo tu nie ma. No one is here. Albo nobody is here. Chciałbym to bardziej skomplikować, ale się nie da. No troszkę się da. Mógłbym powiedzieć, there isn't anybody here. There isn't. Nie ma. Ale teraz już nie mogę powiedzieć nikogo na zasadzie nobody czy no one, tylko muszę dodać anybody, ktokolwiek. I to też jest dobrze po angielsku. There isn't anybody here. Ale ładniej i prościej jest powiedzieć there is no one here, albo no one is here. Mogę powiedzieć raczej ładniej po angielsku. Albo there is nobody here. Albo nobody is here. Czy widzicie, co ja robię? Ja żongluję słowami, bo język angielski to jest jak układanka Lego. Brzmi prosto? I know nothing about difficulty in English. Co to oznacza? Ja wiem nic na temat trudności w angielskim. Troszkę przesadziłem, bo troszkę trudności jest. I know nothing about difficulties in English. Na ekranie widzicie adres, a w opisie jest link do strony, z której będziecie mogli sobie ściągnąć bezpłatne, dodatkowe informacje na ten temat, który był teraz omówiony. Tutaj jest możliwość zasubskrybowania tego kanału, a tutaj jest połączenie z kolejnymi filmikami. Good luck, Krzysztof Starnecki, Quest for English.